24 do 22 mecz, gdzie obie drużyny pokazały zarówno swoje dobre strony, jak i seriami popełniały błędy. Tym niemniej my, będąc w sytuacji, kiedy byliśmy bez jednego z rozgrywających podstawowych, bez Sadowskiego, jeszcze bez Rafała Biegaja, bez Mateusza Rydza, i to wszystko dla mnie sumuje się w taką dosyć optymistyczną całość. Idziemy w dobrym kierunku, pracujemy w tej chwili nad taką umiejętnością podjęcia właściwej decyzji i naprawdę nad obroną, którą będzie ciężko uszkodzić.